10. Poligon atomowy Nevada. Jest to poligon atomowy leżący około 105 km na północny zachód od Las Vegas w hrabstwie Nie na obszarze strefy sił powietrznych Nellis, zarządzany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Placówka powstała w latach 50. w celu testowania broni jądrowej. Całość to w przybliżeniu 3500 km2 zróżnicowanego terenu, na który składa się 28 stref, ponad 1000 budynków oraz 700 mil dróg, a nawet dwa pasy startowe. Poligon jest jednym z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych i testowana była tutaj znaczna większość materiałów jądrowych. Do początku lat 90. ubiegłego wieku przeprowadzono tutaj ponad 900 eksplozji, do czasu kiedy w 1992 roku przebadano wpływ eksplozji na środowisko i w dużej mierze ograniczono testowanie broni w tym miejscu. Poligon został uznany za jedno z najbardziej napromieniowanych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Poligon był też miejscem wielu demonstracji ekologów oraz niezrzeszonych przeciwników testów nuklearnych. Przez niemal 70 lat działania placówki doszło tutaj do aresztowania łącznie kilku tysięcy osób próbujących zakłócić działanie obiektu. 9. Składowiska odpadów radioaktywnych ASE, Niemcy. Dolna Saksonia, Niemcy. Niegdyś funkcjonowała tutaj kopalnia soli, jednak w latach 60. ubiegłego wieku podjęto decyzję, żeby kilometry podziemnych korytarzy przekształcić w składowisko odpadów radioaktywnych. Wszystko funkcjonowało bez zarzutu, dopóki w 2008 roku nie doszło do skandalu medialnego, w którym na światło dzienne wypłynęły informacje, że teren jest nadmiernie skażony, m.in. Cezem-137, Strontem oraz Plutonem. Dzięki tej aferze doszło do zmiany spółki zarządzającej kopalnią na podmiot bardziej kompetentny. Oprócz tego powstały plany przeniesienia ponad 125 tysięcy skażonych pojemników w inne miejsce kraju. Jednak jak się okazało, korytarze do nich prowadzące grożą zawaleniem. Obecnie szacuje się, że wydobycie pojemników będzie możliwe dopiero w okolicy roku 2036. Do tego czasu zanieczyszczenie radioaktywne tego miejsca raczej się nie poprawi. 8. Rzeka Jamuna, Indie. Niektórzy uważają tą rzekę za najbrudniejsze miejsce na świecie, inni za najbardziej zanieczyszczone, jeszcze inni za najbardziej toksyczne. Rzeka mieści się w północnej części Indii, ma swoje źródło w Himalajach i stanowi główny dopływ Gangesu. Przez miejscowych uważana jest za rzekę świętą. Do rzeki spływają zanieczyszczenia zarówno z obiektów przemysłowych, jak i prywatnych. Rzeka przepływa na przestrzeni 1376 km przez Indię i dostarcza wodę 57 milionom ludzi. 80% zanieczyszczeń trafiających do rzeki wrzuca się na przestrzeni zaledwie 22-kilometrowego odcinka przechodzącego przez Delhi. Chociaż Delhi dysponuje oczyszczalniami ścieków, to brakuje mu odpowiedniej sieci kanałów, które doprowadziłyby tamte odpady. Kolokwialnie mówiąc, w rzece lądują wszystkiego rodzaju śmieci, jakie możemy sobie tylko wyobrazić, od zanieczyszczeń gospodarczych po chemiczne ścieki z wielkich fabryk. Jednak najgorsze w tym wszystkim jest to, że w ciągu najbliższych lat sytuacja prawdopodobnie w ogóle się nie zmieni. Mimo zapowiadanych przez indyjski rząd akcji oczyszczania rzeki, jak na razie z roku na rok jest tylko coraz gorzej. 7. Jezioro Chaohu, Chiny. To miejsce, które zostało opanowane przez glony oraz zanieczyszczenia przemysłowe. Jedno z drugim niestety nie współgra. Nie dość, że jezioro służy jako ściek dla lokalnych zakładów przemysłowych, to jeszcze z roku na rok opanowują je glony, które w połączeniu z zanieczyszczeniami stają się nieprzewidywalną katastrofą. Roślinność i zwierzęta nie mogą funkcjonować w naturalny sposób, przez co dochodzi w tym miejscu do nienaturalnego rozrostu glonów, a co za tym idzie do ograniczenia ilości tlenu w wodzie, przez co zwierząt w zbiorniku jest coraz mniej. Mała ilość ryb to oczywiście coraz więcej glonów, więc tworzy się błędne koło zanieczyszczeń. Nic dziwnego, że z tego powodu jezioro jest przez miejscowych nazywane Zielonym Jeziorem, a z roku na rok pokrywa je coraz większa ilość zanieczyszczeń przeradzająca się w twardą skorupę na powierzchni wody. Kontakt z wodą ze zbiornika grozi nawet poparzeniami skóry oraz ostrą biegunką. 6. Pilotażowy ośrodek izolowania odpadów, Nowy Meksyk, USA. Jest to jedyne na świecie stałe podziemne składowisko odpadów radioaktywnych zawierających pluton i inne transuranowce. Jest zarządzane przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Przechowuje się w nim odpady powstałe w ramach produkcji i badań nad bronią jądrową, takie jak skażone ubrania, sprzęt laboratoryjny, gleba oraz tym podobne. Budowę rozpoczęto w latach 80. ubiegłego wieku, jednak placówka rozpoczęła działanie dopiero w roku 1999. Proces gromadzenia odpadów przewidziany jest do roku 2034, jednak bezpieczne przechowywanie ma trwać przez niemal 10 tysięcy lat, do niemal całkowitego zaniknięcia promieniowania. Do lutego 2014 roku w składowisku umieszczono pod ziemią pojemniki o łącznej pojemności ponad 90 tysięcy metrów sześciennych, w tym 357 metrów sześciennych z odpadami typu RH. Ekologowie zwracają uwagę na fakt, że tereny, na których znajduje się składowisko, nie sprzyjają składowaniu odpadów, ponieważ są to tereny charakteryzujące się dużym ryzykiem wystąpienia zjawisk krasowych pod powierzchnią. 5. Cactus Dome, Wyspy Marshalla. Jest to ogromna betonowa kopuła, która leży na Wyspach Marshalla. Znajdują się w niej odpady nuklearne pochodzące z aż 67 detonacji bomb jądrowych, które miały miejsce pomiędzy 1946 a 1958 rokiem. To miejsce to największy na świecie tzw. grobowiec nuklearny. Cactus Dome to kopuła, pod którą znajdują się zgromadzone odpady nuklearne. Ma 115 metrów średnicy i grubość około 50 cm. Niestety obecnie pod wpływem czasu, warunków atmosferycznych i podnoszącego się poziomu wody kopuła zaczyna pękać. Cały obiekt został zbudowany na szybko w 1979 roku, gdy Departament Energii USA uświadomił sobie fakt katastrofalnego wpływu substancji nuklearnych na przyrodę. Władze zapewniają, że pękanie struktury jest w pełni kontrolowane i nie stanowi zagrożenia. Jednak ekolodzy są innego stanowiska. Wielu działaczy środowisk proekologicznych uważa, że wystarczy przejście przez to miejsce większego huraganu, aby całość się rozpadła i uwolniła radioaktywne odpady do środowiska. 4. Atol Mururoa, Polinezja Francuska. Jest to atol koralowy znajdujący się w archipelagu Tuamotu, który wchodzi w skład Polinezji Francuskiej w południowej części Pacyfiku. W latach 1966–1996 Francja przeprowadziła na atolu 164 testy broni jądrowej. W tej chwili atol nie jest wykorzystywany do żadnych eksperymentów, nie jest też zamieszkany. Stacjonuje na nim tylko kilkuosobowy posterunek wojskowy monitorujący promieniowanie. Cały atol, o ile zostanie w obecnej formie, nie będzie nikomu zagrażał, jednak ostatnie badania wskazują, że jego struktura jest naruszona do tego stopnia, że może się on w każdej chwili zapaść, powodując fale wysokie nawet na kilkanaście metrów. Gdy do wody wpadnie 670 milionów metrów sześciennych skał, powstanie w tym miejscu fala wysokości niemal 20 metrów. Wzbudzi ona serię fal, które rozejdą się po oceanie z prędkością rzędu 600 km na godzinę. Nie dość, że katastrofie będą towarzyszyły wysokie fale, to jeszcze do wód oceanu prawdopodobnie uwolni się wiele tysięcy ton materiałów toksycznych. 3. Wielka Pacyficzna plama śmieci. To duże dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów utworzone przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami, odkryte w 1997 roku. Szacowana masa dryfującej plamy wynosi od 45 do 130 tysięcy ton. Ma powierzchnię być może nawet 1,5 miliona kilometrów kwadratowych i zbudowana jest w 99% z tworzyw sztucznych. Obecnie szacuje się, że plama śmieci jest większa niż Polska, co najmniej ponad sześciokrotnie. Przez ostatnie 3 lata wyspisko było badane przez międzynarodowy zespół naukowców. Ich ustalenia są zatrważające. Badacze ustalili, że około 20% tworzyw sztucznych przedostało się do oceanu i stworzyło wielką pacyficzną plamę śmieci w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Ale reszta to wynik zwykłego śmiecenia. Jednak największe zagrożenie, jeżeli chodzi o plamę, to mikrocząsteczki plastiku, które tworzą się w czasie rozkładania się tego tworzywa. Są one wyjątkowo szkodliwe, ponieważ zawierają związki toksyczne dla człowieka i zwierząt. Mikrocząsteczki są zjadane przez ryby, a następnie trafiają w ich mięsie na stoły ludzi. Obecnie likwidacja plamy jest prawdopodobnie po prostu niemożliwa. Jest kilka pomysłów, jak ją zabezpieczyć, jednak wszystkie to operacje bardzo kosztowne, trwające dużo czasu i wymagające zaangażowania tysięcy osób. 2. Syberyjski Zakład Chemiczny, Rosja. Te zakłady w obwodzie tomskim na Syberii niegdyś w Związku Radzieckim pełniły bardzo ważną funkcję. Niegdyś wyodrębniało się tam substancje niezbędne do produkcji broni nuklearnej, takie jak pluton czy uran. Do roku 2008 zakłady funkcjonowały jako całość, jednak potem zostały zamknięte, a wraz z opuszczonymi budynkami na terenie pozostało wiele artefaktów sprzed lat, takich jak radioaktywne odpady mieszczące się prawdopodobnie w setkach, o ile nie tysiącach beczek. Część zakładów działa do dzisiaj, produkując wzbogacony uran dla klientów z zachodu. Jednak znaczna część prawdopodobnie nie jest już używana i skrywa w sobie tysiące ton niebezpiecznych materiałów. Na temat samych zakładów niewiele wiadomo, nie ma zbyt wielu konkretnych źródeł. Źródła oficjalne podają, że tereny są całkowicie zabezpieczone, jednak można również znaleźć źródła nieoficjalne, które wskazują, że sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jednak nie ma co się temu dziwić, Rosjanie znani są z dbania o swoje interesy i niedopuszczania do tego, aby pewne informacje wyszły na światło dzienne. 1. Poligon Nowa Ziemia. Nowa Ziemia jest to grupa wysp na Oceanie Arktycznym należąca do Rosji, leży na północno-wschodnim krańcu Europy. Archipelag otaczają wody Morza Barentsa od zachodu i Morza Karskiego od wschodu. Powierzchnia wysp wynosi ponad 82 tysiące km2. Wyspy z północy na południe ciągną się na długości 925 km, zaś w najszerszym miejscu mają szerokość 143 km. W latach 50. ubiegłego wieku Związek Radziecki założył tutaj poligon nuklearny. 30 października 1961 roku zdetonowano tutaj największy jak do tej pory ładunek nuklearny na świecie – Tsar bombę. W sumie od 21 września 1955 do 24 października 1990 na poligonie tym przeprowadzono 135 prób atomowych, z czego nad powierzchnią Ziemi 87, jedną naziemną, 2 nawodne, 3 podwodne i 42 podziemne. W wyniku tych doświadczeń w niektórych częściach wyspy panuje skażenie radioaktywne, które ma tak zwany charakter pierwotny, czyli powstało ono bezpośrednio wskutek opadu pyłów z obłoków jądrowych, co czyni je wyjątkowo trwałym i silnym. Ponadto wokół Nowej Ziemi znajdują się największe składowiska odpadów radioaktywnych na świecie. Te czynniki sprawiają, że jest to miejsce niewątpliwie szkodliwe dla człowieka i przebywanie na jego terenie grozi bezwzględnym niebezpieczeństwem. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić łapki w górę i odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku.